Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w ramach kolejnego filmu z badań operacyjnych. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa czy matematyczna, ekonometria, mikro, makro, prognozy i symulacje, wiele innych przedmiotów. Całość mojej oferty możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl, to jest mój adres strony internetowej. I dzisiaj Wam chciałam pokazać z badań operacyjnych, dokładnie z programowania liniowego, metodę transportową. Nie całą, ale choćby fragment tutaj wymieniony, co ważny, trudny czasem do zrozumienia, metodę potencjałów, jak i sprawdzenie optymalności, czyli generalnie etap zmiany bieżącego planu. I teraz tak, chodzi o to, że jeżeli ustalimy, czy to metodą kąta północno-zachodniego, czy metodą minimalnego kosztu, pierwszy plan, i on jest n teraz tam powtarzany, poprawiany, i chcemy dokonać właśnie w ogóle poprawy takiego planu, możemy zastosować metodę potencjału. Polega ona na tym, że tworzymy sobie tabelkę, gdzie jest tyle wierszy, co było dostawców, tyle kolumn, co było odbiorców, czyli mamy taki układ jak tutaj. Tu zapisujemy kolejne U, zmienne U, takie pomocnicze, tutaj zmienne V. Oczywiście oznaczenie możecie mieć swoje własne, to nie ma problemu. I teraz, co dalej możemy powiedzieć? Na pewno to, że w środku tablicy uzupełniamy już na pewno, najlepiej tak jak widzicie, ja kolorem to robię, te koszty bezpośrednie, czyli z tej tablicy kosztów transportowych, te koszty, gdzie faktycznie został dokonany transport. Tu jest zaznaczone kolorem u mnie fioletowym i gdzie był transport, a zielonym po jakim koszcie. I teraz chodzi o to, żeby sprawdzić optymalność tego planu, czy on jest najlepszy możliwy, czy należy go jednak może usprawnić. Należy policzyć między innymi powiedzmy koszty pośrednie, które nam się przydadzą do wskaźników optymalności delta i j. I teraz tak. Po pierwsze musimy te koszty, które gdzie faktycznie jest transport, wypisać, a pozostałe elementy uzupełnić. Traktując, że te koszty, które tutaj są podane, stanowią w tej tablicy w ogóle, stanowią sumę zmiennej z wiersza i zmiennej z kolumny. Czyli w tym momencie mamy tak, mamy 3, 6 i 8 powiedzmy sum, a zmiennych, których musimy poznać wartości, mamy 4 i 6, czyli jest 10. I oznacza to tyle, że jeżeli mamy 10 niewiadomych, a 8 powiedzmy sum jakichś zależności, oznacza to tyle, że dwie muszą być wyzerowane, żeby było tyle samo niewiadomych, co wiadomych. Czyli jeżeli zmienną przykładowo U1 ustaliłam, że jest wyzerowana, to ja też sobie ustaliłam, że na przykład U4 też jest wyzerowana. Okaże się to po kolei, może inaczej. Zróbmy to w ten sposób, że najpierw wyzerujmy choćby jedno i z natury rzeczy to się samo wszystko unormuje. Jeżeli przyjmę, że U1 jest 0, to oznacza to tyle, żeby suma V1 i tego 0 dało mi 50, to znaczy, że V1 musi być 50. Jeżeli 0 plus coś, czyli V2 daje mi 20, to oznacza, że V2 musi być 20. Jeżeli 0 plus coś daje mi 40, to oznacza, że V3 musi mi dawać 40. Jeżeli teraz nieznana mi wartość U2, dodam do tego 40, to mam 10, oznacza, że U2 jest minus 30. Jeżeli mam minus 30, dodać do czegoś i dać mi to ma 20, to oznacza, że V4 będzie musiało się w tym momencie równać 50. Bo wtedy 50 plus minus 30 da 20. Jeżeli teraz wiem, że suma U2 równego minus 30 plus nieznane V5 ma mi dać 30, oznacza to tyle, że V5 będzie musiało się równać 60. Jeżeli teraz tutaj wiem, że nieznana mi wartość U3 plus 60 ma mi dać 10, to oznacza, że tutaj muszę mieć minus 50.
bo minus 50 plus 60 da 10. No i teraz jak to dalej rozwiązać? Nieznana wartość U4 plus V6 daje 70, no i nie ma możliwości innej niż tylko przyjęcie, że jedna z tych niewiadomych jest wyzerowana i wtedy 0 plus coś da 70, to musi być 70. Mamy w tym momencie zapisano te wartości tych zmiennych pośrednich, tych powiedzmy pomocniczych, a my musimy ustalić wartości w pozostałych komórkach tej tabeli. Żeby to zrobić, tak jak tu widzicie, pokazuję, musimy zastosować naszą zasadę tego, że w tablicy znajdują się sumy wartości zmiennych z wiersza, jak i z kolumny. Jeżeli teraz zapiszę formułą, że to jest ta wartość plus ta wartość, tak, to będę miała sumę. Oczywiście, że możecie z ręki to wpisać, jaki jest wynik, nie ma problemu. Ale żeby szło szybciej, to ja Wam pokażę tak. Odpowiednio zawsze elementy muszą być z kolumny A, jeśli chodzi o wiersz, czyli wciskając F4 ustalam, że zawsze będą to elementy z kolumny A tutaj zawsze będą to elementy z wiersza 25. Jeżeli tak zapisaną formułę, jak tu widzicie, przekopiuję, czyli Ctrl-C i zaznaczam obszar wklejam, i wklejam. Zobaczcie, że wszędzie jest ustalona suma wiersza i kolumny, z której ta komórka pochodzi. Jeżeli teraz, powiedzmy, mamy uzupełnioną tablicę potencjałów, czyli tak zwanych kosztów pośrednich, możemy się zająć sprawdzeniem optymalności tego planu. Jeżeli wskaźnik optymalności jest liczony jako koszty pośrednie, zobaczcie, minus koszty bezpośrednie, pośrednie to tutaj przed chwilą policzone, bezpośrednie to te z treści zadania, to w tym momencie, jak policzymy różnicę, to wychodzi na to, że pojawiły mi się pola, akurat w moim przypadku automatycznie zaznaczone na żółto, a oznacza to tyle, że nie są to optymalnie wyznaczone koszty, bo jeżeli wskaźnik optymalności jest liczony jako koszty pośrednie minus koszty bezpośrednie, to każdy z tych elementów tej tablicy będzie musiał być ujemny lub zerowy. Jeżeli taka sytuacja jest jak teraz, to my w tym momencie musimy ten plan zmienić. Najgorszy wynik jest tutaj 50 i od tego zaczniemy. Ja na ten czas skończę omawianie tego fragmentu zagadnienia transportowego. Dotyczyło czego? Wyznaczania metody potencjałów i sprawdzania optymalności bieżącego planu. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, jest mało czasu, jak najbardziej możecie pisać na zadania, projekty małpa.wp.pl z załącznikami. Gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Jeżeli chcecie, to zapraszam Was do subskrypcji kanału, filmów. Korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Udostępniajcie filmy znajomym na forach. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.